Witam Państwa w sklepie ebmia.pl. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować nasz nowy produkt w ofercie sklepu ebmia. Są to przetworniki ciśnienia. Jak sama nazwa wskazuje, przetwornik ciśnienia ma za zadanie przetworzyć ciśnienie na sygnał prądowy bądź też napięciowy. I przetworniki występują tutaj w trzech wersjach: ZX5047, ZX5046 i mini czujniczki ZX5001. Przetworniki występują o różnym zakresie ciśnienia. To użytkownik decyduje, jaki zakres będzie dla niego najbardziej odpowiedni. Maksymalnie mamy przetworniki do 600 barów, natomiast występują też przetworniki, które mierzą podciśnienie do minus 1 bara. Nasze przetworniki ciśnienia mogą pracować z różnymi mediami, takimi jak woda, oleje, gaz. Maksymalna temperatura pracy to jest około 105 stopni. Napięcia zasilania 12,36 V, w przypadku tych mini czujników 5,12 V. Tutaj producent podaje tolerancję błędu 0,5%. Przetworniki ciśnienia serii ZX5047 mają wbudowany na pokładzie wyświetlacz LCD. Na tym wyświetlaczu możemy odczytać aktualne ciśnienie wyrażone w barach, jak również procentową wartość wyjściową sygnału analogowego. Mam tutaj taki zestaw doświadczalny składający się ze stacji przygotowania powietrza, która ma wbudowany manometr oraz regulator ciśnienia, mój czujnik ZX5047 oraz panel GC043. Panel posiada wejścia analogowe, które wykorzystam jako odczyt sygnału wyjściowego z czujnika. Sygnałem wyjściowym z czujnika jest sygnał prądowy o zakresie 4,20 mA. Przed przystąpieniem do pracy z czujnikiem musimy ten czujnik na początku wykalibrować. W momencie, kiedy ciśnienie wynosi 0, przytrzymujemy strzałeczkę do momentu, a zmieni się nam napis z bar na OK. O, przeskoczył z bar na OK, czujnik jest już wykalibrowany, jest gotowy do pracy. W związku z czym dopuśćmy ciśnienie do naszego układu. I tak, manometr tutaj wskazuje w okolicach 4 barów. Czujnik na wyświetlaczu wskazuje 4,05 bara, natomiast pomiar sygnału wyjściowego analogowego wskazuje na 4,05 bara. W związku z czym dokładność pomiaru jest dość wysoka. Zmieńmy teraz ciśnienie przykładowo z 4 na powyżej 4. I tak, mamy tutaj prawie 5 barów na manometrze. Czujnik wskazuje nam na 4,84, wyświetlacz 4,84. Dalej pomiar jest precyzyjny. Już tutaj chyba mi się skończył ciśnienie w sprężarce. W związku z czym manometr pokazuje w okolicach 5 barów, czujnik na wyświetlaczu 5,11 bara, sygnał analogowy 5,11 bara. Spuśćmy ciśnienie z układu. No i czujnik z powrotem wrócił do punktu 0. W związku z czym pomiar jest prawidłowy. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do sklepu ebmia.pl.